jakie były cele prac, które zostały podjęte. Podstawowa to było powstrzymanie destrukcji, która postępowała. Drugie to było doprowadzenie tego obiektu przy okazji powstrzymania tej destrukcji do odpowiedniego stanu estetycznego, znaczy oczyszczenie z zabrudzeń, uzupełnienie brakujących elementów kamiennych w narożach. Trzecie to była taki jak gdyby cel, taki, który można by wydzielić, odtworzenie tych nadporzy i podagienników ze względu na konieczność ochrony tej najcenniejszego detalu. Poza tym celem tego polu jest wzmocnienie struktury tego zabytku poprzez cały szereg zabiegów, aż wreszcie to, z czym pan się nie całkiem zgadza, pokazali w jakiś sposób jego historii. Mianowicie poprzez zachowanie tych wszystkich, nie wszystkich, ale tych najważniejszych etapów, pokazanie tych najważniejszych etapów zmian, jakim podlegał ten zabytek. I teraz, jeżeli przewodnik będzie oprowadzał wycieczkę po zamku, i tak się wspaniali przewodnicy są na zamku, i zachęcam do skorzystania, to będą mogli pokazać, bardzo proszę, to jest XVI wiek. To są zniszczenia z okresu wojen szwedzkich i remonty, które nastąpiły wkrótce potem, a to jest rekonstrukcja, która nastąpiła w XX wieku, czyli nadbudowa tej trzeciej kondygnacji. To są takie podstawowe cele, sądzę. W tym jest cały szereg mniejszych zadań, które się składają na te podstawowe cele, ale tak bym charakteryzował te główne założenia. Pan Radnysz. Po raz ostatni, ja nie użyłem ani razu słowa, że się nie zgadzam, bo nikt nie o tym sądzi, ja się na tym po prostu nie znam. Chciałem sobie po prostu doprecyzować własne zdanie, co ja oglądam. Nie wiem, czy ja... Ja tu nie komentuję, po prostu chciałem wiedzieć dla swojej własnej i tego, co mam powiedzieć, bo ja korzystałem również z przewodników zamku i zgadzam się, że przewodnicy Piotrowscy są wspaniali, doskonale prowadzają. Natomiast chciałbym wiedzieć, jak przyjeżdża znajomy, żebym mógł odpowiedzieć, że to jest Zamek Królewski, który został zrekonstruowany na sposób Wawelu i odtworzony w latach takich, jak było tam 1500 ileś. A teraz będę wiedział, że mam odpowiedzieć, że jest to Zamek Królewski, który przedstawia panoramę jego dzień. No to tak to odpowiedzieć, tak. Dziękuję. Proszę bardzo, pana projektanta. Proszę pana, czy pan wie, co pan mówił? Niech pan się nie wkopuje. Pan jest dyletantem. Tak, niech pan naprawdę zamilknie, bo to zawodzi. Opieram się o materiały źródłowe wojewódzkiego konserwatora zabytku dotyczącego tego obiektu, który w 2007 roku został opracowany przez panią Otto. Może, być może, na zlecenie muzeum, być może wnioskodawca ma nieco inną wiedzę. I tak, proszę państwa, zobaczyliście, w oparciu o co przygotowano projekt. I panie radny, niech pan już więcej nie błaznuje, tylko zwróć uwagę na to, że ktoś może mieć rację, a nie tylko wy, tak zwana prawica, bo z prawicą niewiele macie wspólnego. W związku z powyższym zdjęcia, które oglądamy, są rekonstrukcją prac oryginałów pana Benedykta z początku XVI wieku. Nie oglądamy oryginałów. Oryginały zgodnie z dokumentacją historyczną i z rysem historycznym zostały skute. To jest podstawowe założenie. To, co oglądamy, co pan Gajda twierdzi, że na początku XX wieku została wykonana fotografia, być może jeszcze w 1860, chociaż z mojej wiedzy wynika, że pierwsze zakłady fotograficzne, na przykład w Łodzi, datują się na 1874 rok. W związku z tym datowanie tych zdjęć też pozostawia dużo do życzenia. Na dolnym zdjęciu państwo prawdopodobnie widzicie również kartusz pana Warszyca, który rekonstruował nadbrożę. To nie jest oryginał. To nadbrożę nie jest oryginałem. To są rekonstrukcje. To są rekonstrukcje z drugiej połowy XVII wieku. My natomiast tymi działaniami powracamy do oryginału.
na podstawie materiałów odnalezionych na zamku i opisanych, zinwentaryzowanych właśnie w latach 70. Te materiały są dostępne, można je sprawdzić, nie mówić o czymś, tylko mówimy o konkretach. Przepraszam. Panie Przewodniczący, muszę odwrócę. Proszę Pana, więc to, co zrobił starosta Warszycki, to nie jest żadna rekonstrukcja. To jest barokowe oprawa okien, kartusze barokowe. I niech Pan nie opowiada o tym, że to jest rekonstrukcja. My mówimy o tym, co robił domniemany mistrz Benedykt Sanowierzanin. I nie interesuje, barokowa rekonstrukcja została dobrze wykonana. Ja nie mam tu żadnych uwag do tego. O czym Pan mówi? To nie jest projekt Benedykta. Ale przecież ja panu tłumaczę, że to jest barokowe. Czy ja mówię, że o barokowe. Czy pan jest takim już dyletantem? Ja tłumaczę panu, pan że odnośnie restrukturyzacji. Przepraszam. Pan się powoływał na oryginalne nadproszak zimsowy. Dobrze, już panu tłumaczę. Pan, to jak nie to mówi oryginalne. Starosta Warszycki, proszę pana, popatrzył wszystkie okna, jak i wszystkie portale w pałacu swoim herbem. Była wielka oto awantura, ponieważ wszyscy jeszcze nad tym nadwiesił koronę. Znane to jest w materiale archiwalnym. Pan znów pokazuje swoje dyletanctwo. Niech pan już zamilknie, bo naprawdę to już jest żałosne. Niech pan nie pogłębia swojej złej sytuacji. Bo naprawdę pana, jest to powód, żeby pan odebrać uprawnienia. No, co pan ja nie, mogę więcej zrobić? Przepraszam pana. Niech pan nie przeprasza, panie przewodniczący. Niech pan wysłucha prawdy. Nie jest ciężko dyskutować, jak to jest. Pana, przepraszam, prawdę to można powiedzieć kulturalnie, można powiedzieć prawdę. Albo bronić swojej racji, bo prawdy to my nie jesteśmy w stanie rozsądzić. Prośba jest taka, żeby nie obrażać gości. Konkretnie przedstawiam fakty. Opieram się na dokumentach, przedstawiam zdjęcia, a pan mówi po swojemu. Pan nie wie, o czym mówi. Ja dysponuję bazą źródłową zbieraną 25 lat. Pan przyjechał tu na dwa dni i pozbierał informacje. Baza źródłowa. Także przykro mi, niech pan 51 fotografów. Nie są pan... niedostępne na stronie internetowej. Pan... Każdy się może zapoznać. Pan z dokumentacji nie przejrzał, bo gdyby pan tą dokumentację przejrzał, nie zrobił pan takiej głupoty. I niech pan mnie nie poucza, bo naprawdę profesorem to ja tu jestem. Ja się zapoznałem. Być może niewiele osób z sali się zapoznało z dokumentacją dzisiejszego wnioskodawcy, pana Gajdy, ale ja się z nią zapoznałem. Pan radny Kozłowski. I chciałbym, jeżeli jeszcze jedną rzecz mogę. Powoływał pan się na rekonstrukcję zamku. Ładne takie oklaski widzieliśmy. Nie do końca jestem przekonany, czy rzeczywiście tak było. Ponieważ stwierdził pan na przykład we własnym opracowaniu, że zamek był postawiony na fundamentach betonowych. Proszę się zapoznać, kiedy cement się pojawił w Petrkowie. Jeszcze jedna rzecz a propos nasieczek, o których wspominał konserwator zabytków. One oczywiście pojawiają się w dolnych partiach zamku, bo tam mają prawo się pojawić. A dlatego, że zamek był odbudowywany. Współczuję panu, bo beton jest znany, proszę pana, już w starożytności. Niech pan sobie wyobraża, że starożytni Rzymianie używali betonu. Beton to jest mieszanka kamieni, kruszywa ze spoiwem właśnie bakiennym. W tym przypadku Piotrkowa użyto jeszcze ciekawszego materiału, mianowicie tak zwany jastrych. Bardzo drogi materiał w średniowieczu. I to jest rzeczywiście specyficzna mieszanka betonowa. Niech pan już zamilknie. Ja panu proszę, bo pan naprawdę nie zna się historii, nie jest pan specjalistą, pan ma tylko papier. I niech pan naprawdę nie pogrąża się, bo to jest tragedia. Ale co ja mam zrobić? Panie prezydencie, co ja mogę zrobić z takim zachowaniem? Pan radny Kozłowski. Panie projektancie, bardzo proszę, oddamy głos. Proszę, nie umożliwić wypowiedź. Ja idąc tokiem myślenia pana radnego Konieczki, potwierdzę, że też nie jestem fachowcem. Ubolewam nad tym, że dyskusja przerosła nas tutaj, radni koalicyjni wyszli. Natomiast niepotrzebna jest ta kłótnia, niepotrzebna jest awantura, bo ona nic nie da, bo my się po prostu na tym nie znamy. Natomiast ze słów pana radnego Gajdy wynika, że poinformuje o tym pewnych przedstawicieli, czy pewne instytucje od pana ministra, rozumie kultury, przez generalnego inspektora zabytków, czy przez wojewodę łódzkiego. Szkoda, że wyszedł radny Winiarski, bo tak się bardzo troszczył, że w 2014 pan radny Gajda mógł zawiadomić organy ścigania, a tak to obraził prokuraturę, bo prokuratura by powołała specjalistów, fachowców, ekspertów w tej dziedzinie i biegłych i byłoby wszystko jasne. No i dobrze, no,
pan Gajda podejmie pewne działania i myślę, że tym czwartym organem, ale już teraz, w roku 2016, tej prokuraturze, mam nadzieję, jeszcze niedaleko, jeszcze troszeczkę czasu poczekamy, można będzie zaufać, że eksperci będą pracowali tak trzeba, biegli powołani przez tą prokuraturę, która teraz niebawem się zreformuje, będą pracowali tak jak trzeba, bo tej z 2014 roku ja bym nic nie powierzył Piotrowi Trybunalskim i nic bym nie dał do badania. Dziękuję. Dobrze. Pan radny, ja nie, bo nie widzę, czy, bo pan konserwator się też zgłasza przed tym. Tak, czy jeszcze? Dziękuję bardzo. Dobrze, pan radny Gaj. Proszę Państwa, sądzę, że musimy przejść jednak do meritum. Chciałbym prosić o to, żeby przygotowano dla nas odpowiedzi następujące. Na podstawie jakich prac badawczych wykonana została ekspertyza? Dalej, termin zlecenia ekspertyzy, termin ogłoszenia i podpisania umowy, termin przetargu, ogłoszenia i wybór oferenta. Proszę o podanie autora projektu i wszystkich konsultantów, jacy brali udział w konsultacjach. Dalej, proszę o podanie, kto sprawował nadzór budowlany, autorski, jakie wpisy, proszę o udostępnienie dziennika budowy. Proszę o udostępnienie protokołów wszystkich komisji okresowych i nadzwyczajnych, jakie były powoływane, ponieważ, proszę Państwa, chcę, żebyście wiedzieli, że powołanie Wojewódzkiej Komisji Konserwatorskiej czyni się tylko w przypadku, gdy jest coś złego. W Piotrkowie to nastąpiło i było złego. Ja rozmawiałem z panią Rudy. Pani Rudy jasno mi przedstawiła, jaka jest sytuacja. Rozmawiałem z panem Szygendowskim. Słowa, które mi zostały przekazane, są tragiczne. Pan Szygendowski zdawał sobie z tej trudnej sytuacji, jak powstała w Piotrkowie. Jak wszystko zostało pokierowane, poczynając od projektu i kończąc na wyborze firmy, która nie powinna tego realizować. Dalej, jedziemy. Chciałbym, żeby podany został nam zakres prac, przetarg, kiedy został, przepraszam, konkurs ofert, jaki został, w wyniku którego wyłoniono ofertę, jaką firmę uczestniczyły w tym konkursie ofertowym, żeby przedstawiono nam zmiany, jakie nastąpiły w stosunku do projektu pierwotnego, który został przyjęty do realizacji. Dalej, protokoły z wyboru wzoru podokienników, nadokienników, jaki jest protokół, kto uczestniczył w tej komisji, która realizowała to zadanie. Dalej, o piaskowaniu cegły już mówiłem, tego już nie będziemy podejmować dalej. Proszę Państwa, następna sprawa, skucie tynków w piwnicy. Proszę Państwa, w projekcie uwzględniono rzekome zasolenie ścian. Ściany nigdy nie zostały zasolone w stopniu, który by wymagał odkucia i założenia tynków renowacyjnych. Natomiast zasolenie wystąpiło w trzech przypadkach w piwnicach pałacu.